Cześć! Ja jestem Ada i powiedzieć, że żyję w niekończącym się paśmie niefortunnych zdarzeń, to nic nie powiedzieć. Nie spodziewałam się, że będę robić taki luźny vlog, który tak naprawdę nawet nie będzie vlogiem, bo nie mam zbyt wielu nagrań, które mogłabym tu wrzucić. W ramach jakichś pięknych biroli, gdzie zobaczylibyście, jak wspaniałe życie prowadzę, co nie jest w ogóle prawdą, ale... Natomiast mam nadzieję, że ten vlog pogadanka będzie dla was takim, może niekoniecznie natchnieniem, ale z braku innego słowa użyję tego, do tego, żeby pamiętać, żeby się nie poddawać. Żeby się nie poddawać niezależnie od tego, jak świat bardzo lubi rzucać nam kłody pod nogi. Ostatni film, który pojawił się na tym kanale, czyli pierwszy, który miał jakąkolwiek wartość w sobie i na razie chyba ostatni, pojawił się tutaj w styczniu. Znaczy, został nagrany w styczniu, a pojawił się w połowie lutego. Dlaczego tak się stało? Trochę to opisałam w montażu w okienkach tekstowych. Natomiast w skrócie, zaraz po tym, jak nagrałam ten film i jak zaczęłam go montować, to po pierwsze, stało się tak dlatego, ponieważ styczeń, no, zaskoczył mnie. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że tak właśnie wejdę w nowy rok, bo wydarzyło się kilka takich dosyć poważnych tragedii, które może nie dotyczyły konkretnie mnie, ale dotyczyły bliskich, moich bliskich. I no krótko mówiąc, ten miesiąc był faktycznie sporym wyzwaniem. Oprócz tego, kiedy nagrywałam ten film, miałam bardzo duże ambicje co do tego, co ja będę tworzyć, co ja będę robić, jak bardzo będę się spełniać. Jak bardzo będę szczęśliwa z tym, co robię. I jak już nadciąga powiew sukcesów w moim życiu na pewno. I jak tylko wzięłam się na przykład za ćwiczenia, żeby postanowienie noworoczne wprowadzić w życie, to po dwóch razach zrobienia treningu się bardzo przetrenowałam i nie mogłam się ruszać przez następne kilka dni. Kiedy moje mięśnie wróciły do normy, okazało się, że jednak 700 godzin grania w Baldur's Gate i około 100 godzin grania w Divinity 2 niekoniecznie było zdrowe dla mojego nadgarstka. I uszkodziłam sobie rękę. To spowodowało, że nie mogłam zmontować filmu, ani też nie do końca mogłam nagrać nowy, bo nie będę ukrywać, że po nadwyrężeniu ręki dostałam od mojej żony zakaz robienia czegokolwiek, więc nie robiłam nic. A z tą ręką to w ogóle była śmieszna historia, bo ja sobie ją nadwyrężyłam, ignorowałam to, że mnie boli, aż do tego momentu, gdzie bardzo mocno spuchła i dosłownie nie mogłam już ruszać tą ręką. I trochę się wystraszyłam, bo oczywiście weszłam w Google'a i zaczęłam czytać o tym, o czym może świadczyć taka spuchnięta ręka, bo jeszcze wyszły mi żyły, a ja mam żyły dosyć niewidoczne. Więc oczywiście wyszło mi, że mam zakrzepicę albo coś się właśnie niedobrego dzieje z moimi żyłami. I się wystraszyłam, że zaraz umrę, więc poszłam do lekarza i okazało się, że tak naprawdę mam tylko zapalenie tego nadgarstka i wszystko będzie dobrze, ale muszę pobrać leki. No i rzeczywiście powiem wam, że do tej pory ciężko jest mi korzystać z myszki. To znaczy mogę to robić, ale raczej godzinę dziennie, a nie kilka godzin dziennie, co jest uprzykrzające i utrudniające mi życie, dlatego że większość rzeczy, z którymi wiążę swoją przyszłość i swoje zarobki, wiąże się z używaniem komputera, więc muszę zainwestować w myszkę pionową. O nie! Domownicy wrócili do domu. O czym to ja mówiłam? O czym to ja mówiłam? To wszystko wiązało się z dosyć dużą frustracją, którą odczuwałam, bo właśnie. Bo właśnie, ta frustracja była o tyle irytująca, że dosłownie chwilę zanim uszkodziłam sobie tą rękę, zobaczyłam w końcu światełko w tunelu tych wszystkich niepowodzeń, które ostatnio mi towarzyszyły przez, po pierwsze, cały zeszły rok i ten styczeń, który nie był zbyt szczęśliwy. Mnie i Malwinie udało się znaleźć mikropracę u naszej wspólnej znajomej, dzięki czemu możemy sobie trochę dorobić. Nie jest to dużo, ale jest to w obszarze, który ona umie w swojej części i ja umiem w swojej części, więc cieszę się, że zdobywam doświadczenie dokładnie w tych rzeczach,
które chcę robić. A poza tym bardzo miło jest się poczuć po prostu bardziej przydatnym człowiekiem. Oprócz tego, wiecie, no, wyszło słońce, zbliża się wiosna, więc od razu trochę więcej życia wstępuje w człowieka. Mocno też uradowała mnie, ucieszyła i po prostu wzruszyła reakcja na moje filmy. Bardzo dużo energii mi dodało to, że ktoś je ogląda i że komentuje i w ogóle, że komentuje tak pozytywnie. I ja naprawdę, ja nie wiem, jak ja mogę wyrazić swoją wdzięczność za to, że ktoś tu faktycznie jest i dziękuję po prostu. Poprzesadzałam parę kwiatków, co też dało mi poczucie, że w końcu daję czemuś życie, a nie tylko je odbieram, bo ostatnio moja plantacja nie miała się najlepiej. Udało mi się też posprzątać pokój, co już nie jest aktualną sytuacją, ale było kiedyś. Bardzo ładnie tu było. Ale żeby oddać mi sprawiedliwość, tu było ładnie do momentu, w którym nie przyniosłam bardzo dużo rzeczy, które potencjalnie będę sprzedawać. Więc przy okazji zrobię sobie małą reklamę. Zapraszam na kubek herbaty Vinted. Myślę, że będą się tam pojawiać fajne vintage rzeczy. Nie tylko ubrania, również takie specyficzne przedmioty. Jeżeli nie będę mogła tego wstawić, to będę to robić na OLX-ie i też Wam coś podlinkuję, jak ogarnę. To był też moment, w którym zrobiłam sobie świeżo włosy, czego też już nie widać, szczególnie, że zrobiłam sobie je jeszcze raz niedawno i tego też już nie widać, więc możecie powiedzieć, że tak powiem bardzo dokładnie, że bardzo długo nie nagrywałam. Ale wtedy było to miłe i moje świeże włosy ostatnio też były bardzo miłe. W związku z tym sytuacja z ręką trochę mnie wkurzyła, bo i praca, i YouTube, i to wszystko, czym się chciałam zajmować, było związane z jednak pracą tą ręką. A w momencie, w którym ręka mi się wygoiła, to trafiłam do szpitala. Jest to o tyle ironiczne, że kiedy już rzeczywiście wszystko zaczęło się układać po mojemu, zrobiłam sobie zdjęcie mojej radości. I półtorej godziny później bardzo mocno zaczął mnie boleć brzuch. Przez chwilę myślałam, że dzieje się coś naprawdę mocno niepokojącego, bo chyba nigdy mnie tak mocno nie bolał brzuch. Ale można powiedzieć, że jak trochę się rozluźniło, to zignorowałam ten fakt. Następnego dnia, kiedy wciąż nie przestawało mnie boleć, Malwina zasugerowała, że być może jest to wyrostek i być może powinnyśmy iść na SOR. Zaznaczę, że to była sobota. Ja na niedzielę miałam plany i bardzo się cieszyłam, że w końcu wychodzę do ludzi. Natomiast okazało się, że na tym SOR-ze to ja musiałam spędzić kilka godzin. Przy czym miałam zaznaczone, że mój przypadek jest pilny. To, co tam przeżyłam, to był koszmar. Ja nawet nie wiem, czy jestem w stanie nazwać to słowami, jak bardzo zostałam tam zniszczona psychicznie. Ale może jakoś podsumuję to fakt, że kilka ostatnich godzin spędziłam praktycznie cały czas płacząc z bezsilności. Do tego stopnia, że moi współtowarzysze cierpień, czyli inni pacjenci, zaczęli pytać, co mi jest, czy coś się stało takiego bardzo negatywnego. Zostałam przewieziona z SOR-u karetką na zupełnie inny wydział, bo okazało się, że to jednak nie był wyrostek, tylko pęknięta torbiel. Kiedy przywieźli mnie do tego szpitala, była już pierwsza w nocy, czy na, nie, chyba północ była, ale na izbie przyjęć spędziłam jeszcze godzinę, więc na swoją salę trafiłam w środku nocy i w związku z tym siedziałam w ciemności, w skrzypiącym łóżku, starając się nie ruszać, żebym przypadkiem nie obudziła osób, które już były ze mną na sali. To był mój pierwszy raz w szpitalu i nie powiem, byłam tak spanikowana, nie miałam swoich leków, nie miałam po prostu nic, co umożliwiłoby mi w miarę pozytywne i bezproblemowe uśnięcie. A oprócz tego zostałam z zaskoczenia wyrwana tak naprawdę z domu, co nie jest dla mnie łatwe nigdy. To, jakie dostałam jedzenie, mówiąc, że nie jem mięsa, po prostu pominę, może pokażę Wam zdjęcia. To tutaj to jest w ogóle dynia. Dostałam słodką dynię do gorzkiej sałaty, masło i chleb.
Na szczęście później zostałam w niedzielę odwiedzona przez moją mamę i Malwinę i to już sprawiło, że poczułam się trochę lepiej, szczególnie, że dostałam też normalne jedzenie. Moje koleżanki na sali były bardzo fajnymi osobami, więc to też było plusem i pozwoliło mi przetrwać. Natomiast następnego dnia, w poniedziałek, kiedy zostałam wzięta na badania, zostałam też wypisana, gdyż okazało się, że moje ciało świetnie sobie poradziło z problemem, który wystąpił. Po szpitalu czekały na mnie kolejne wyzwania. Po pierwsze, jak wróciłam, byłam strasznie zmęczona. Kiepsko spałam w tym szpitalu, nie będę tego ukrywać. Oprócz tego emocjonalnie wiele mnie to kosztowało, jeszcze ten SOR. I tak naprawdę cały czas byłam w takim trybie alertu. No byłam w bardzo dużym stresie. I to wszystko pociągnęło ze sobą to, że pierwsze kilka dni nie dość, że czułam, że jestem wykończona, to miałam jeszcze poczucie, że znowu mi nie wyszło życie. Znowu poniosłam jakąś porażkę, bo nawet jak ja się staram, to moje ciało nie daje rady. Zaczęłam odczuwać ataki paniki, co jest ciekawe, bo ja zazwyczaj ich mimo wszystko nie mam. Inną rzeczą, która sprawiła, że byłam przybita, było to, że no generalnie byłam osłabiona, moje ciało rzeczywiście musiało się regenerować. Brzuch mnie cały czas bolał, mniej, ale bolał. Musiałam przyjmować dosyć mocne hormony, które też sprawiały, że moje ciało nie czuło się dobrze. No i generalnie no, nie byłam zachwycona sytuacją, w której się znowu znalazłam. A przecież przed chwilą było tak dobrze. Natomiast to doświadczenie dało mi jeden pozytyw. Kiedy zaczęłam już powoli odzyskiwać spokój i kiedy uświadomiłam sobie, że bóle w klatce piersiowej nie są moim zakrzepem, który zaraz mnie zabije, tylko po prostu są atakiem paniki. Kiedy zaczęłam faktycznie te emocje z siebie powoli wyrzucać i uspokajać się na nowo, bardzo mnie coś wzruszyło. Bo oprócz tego, że dostałam diagnozę tej pękniętej torbieli, zrobiono mi bardzo dużo badań, dzięki którym dowiedziałam się, że tak naprawdę większość moich organów, które znajdują się w brzuchu, a jest tam dużo organów, ma się znakomicie. I muszę przyznać, że po tym, jak spędziłam rok zaniedbując swoje ciało, strasznie mnie to wzruszyło, że ono stara się dla mnie wciąż. I mimo tego, że ja je zawodzę, ono wciąż stara się nie zawieść mnie. I wzruszyło mnie to na tyle, że tak naprawdę do tej pory myślę sobie o tym, że jest to dla mnie teraz bardzo ważne, żeby o nie zadbać też. I uważam, że to jest super. I prawda jest taka, że rzeczywiście chyba jeszcze nic mnie tak mocno nie zmotywowało do tego, żeby zatroszczyć się o siebie. I to tak, wiecie, autentycznie, nie? Że self-care day i przez kilka godzin siedzę sama w domu i nakładam maseczki na twarz, co jakby też jest spoko, jakby ja nie mówię, że to jest coś złego, ale wiecie, tak do głębi. Po prostu zapragnęłam tego, żeby być dobrą dla siebie. I to jest mój plan. Także próbujemy jeszcze raz. Nie poddajemy się, bo co innego nam zostało? I dlaczego mielibyśmy nie próbować? To, co jest fajne, to to, że rzeczywiście już coś się zmieniło, bo stałam się dużo bardziej kreatywna w kuchni i rzeczywiście dużo bardziej chce mi się gotować warzywa, coś dobrego, co mnie odżywi, co da mojemu ciału energię do tego, żeby mogło robić rzeczy, które chcę robić i żeby czuło się dobrze. Powoli coraz więcej chodzę sobie na spacerki, czy to z moim psem, czy to sama. Powoli znowu zaczynam ogarniać rzeczywistość. Widzę, że wychodzę z powrotem na prostą i bardzo mnie to cieszy. Wróciłam też trochę do pracy, więc mam poczucie, że znowu jestem w stanie coś robić. Mam też energię do tego, żeby zacząć szukać pracy znowu. I mam nadzieję, że już całkiem niedługo wrócę też do życia społecznego, szczególnie, że no mówię, za oknem zaczynają dziać się fajne rzeczy i zaczyna być pięknie. I niedługo będzie można nosić super outfity. Tyle chyba chciałam wam powiedzieć. No, ciąg dalszy nastąpi. Ten film nie ma może jakiejś niesamowitej wartości, ale chciałam się z wami tym podzielić, ponieważ nie wiem, no, mam wrażenie, że gdybym sama znalazła się w takim miejscu, że już wydawało mi się, że prawie mi się udaje robić rzeczy tak, jak chciałam, że udaje mi się spełniać swoje marzenia, że udaje mi się realizować moje plany, a nagle świat znowu zacząłby rzucać we mnie wszystkim, co mam pod ręką, to myślę, że chciałabym wtedy usłyszeć, żeby po prostu iść dalej. I że to tak naprawdę nic nie znaczy, bo damy radę. Podasz radę.
Naprawdę. No dobra, nie będę wam zabierać więcej czasu. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że wierzę w was. Wierzę w nas. Trzymam za was mocno kciuki. I do zobaczenia następnym razem. Być może w czymś bardziej ambitnym, a być może nie. To się jeszcze zobaczy. Trzymajcie się, pa! Halo, halo, próba mikrofonu. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. I znowu nie wiem, jak mam to położyć, żeby nie było dziwnie. But if you let us open up and just be